Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu, kiedy większość z nas zadaje sobie pytania, co się dzieje po śmierci, co się stało z naszymi bliskimi, którzy odeszli, z którymi kiedyś żyliśmy razem, a dzisiaj ich nie oglądamy. Właśnie w tym dniu myślę, że to szczególny czas i szczególna okazja, aby zadać sobie te podstawowe pytania. Po co Jezus Chrystus przyszedł 2000 lat temu na ziemię? Co takiego wykonało się tam na krzyżu Golgoty? I jaki to ma związek z naszym życiem dzisiaj? Szanowni Państwo, kiedy Jezus Chrystus chodził w ciele po ziemi 2000 lat temu, jednym z głównych jego poselstw, które wygłosił, były słowa wypowiedziane do pewnego dostojnika żydowskiego, faryzeusza o imieniu Nikodem, który widząc wielkie cuda i uczynki, które robił Jezus, zapytał go: nauczycielu, o co chodzi? O co chodzi? Jezus powiedział mu wówczas: Nikodemie, Nikodemie, musisz narodzić się na nowo, uzdać człowiek. Nikodem zapytał go: jak człowiek blisko wieku 70 lat może narodzić się na nowo? Wówczas Jezus Chrystus odpowiedział mu: Nikodemie, nie rozumiesz, nie rozumiesz, dopóki nie narodzisz się na nowo z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Szanowni Państwo, każdy człowiek tu na ziemi podczas tej pielgrzymki potrzebuje spotkać się z Bogiem. Słowo Boże mówi wyraźnie: nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus oddał swoje życie za każdego człowieka. On dobrowolnie, z miłości do ludzi, poszedł na krzyż, wziął na siebie karę należną nam za nasze życie bez Niego. Szanowni Państwo, podstawowy grzech ludzkości to niezależność od Boga. Dzisiaj ludzie są samosprawiedliwi. Dzisiaj ludzie żyją tak, że Boga kompletnie nie ma w ich życiu. Tu nie chodzi o to, aby raz w roku świętować przy jakimś stole. Chodzi o to, aby spotkać się osobiście z Jezusem. Osobiście z Jezusem. Nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. To nie jest tylko dla wybranych. To nie jest tylko dla wybranych. Szanowni Państwo, tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu Jezus zapewnił każdemu człowiekowi zbawienie. Ale dzisiaj każdy z nas, każdy z Państwa, który słyszy teraz te słowa, podejmuje w swoim sercu decyzję, czy otwiera się na życie, które niesie ofiara Jezusa tam na krzyżu Golgoty, czy nadal tak naprawdę traktuje to za mało poważne. Po pierwsze, tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus załatwił każdemu człowiekowi zbawienie w sensie pójścia do nieba. Każdy człowiek, który uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, poszedł na krzyż za każdego z nas, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Każdy człowiek, który w to uwierzy i ustanowi Jezusa Chrystusa Panem swojego życia, Panem i Zbawicielem, ten człowiek uzyska już dzisiaj pewność zbawienia. Pewność zbawienia.
Słowo Boże mówi wyraźnie, usprawiedliwienie nie jest z uczynków. Żaden człowiek nie może być na tyle dobry, żaden człowiek nie może być na tyle uczciwy, aby w ten sposób dostać się do nieba. To nie działa w ten sposób, że Bóg ocenia kiedyś uczynki ludzi i mówi: 90% zrobiłeś dobrze, 10% zrobiłeś źle, bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Usprawiedliwienie jest z wiary, odkupieńczo. Śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tam na krzyżu Golgoty. Usprawiedliwienie jest z łaski za darmo. Szanowni Państwo, łaska to niezasłużona przez człowieka, Boża przychylność dla człowieka, niezasłużona. Żaden człowiek nie jest w stanie żyć takim życiem, aby zasłużył do niebo. Powtórzę to jeszcze raz. Żaden człowiek nie jest w stanie być na tyle dobry, aby pójść do nieba. I dlatego Bóg postanowił zejść na ziemię w ciele człowieka, wziąć na siebie karę, która za bezbożne życie należna jest każdemu człowiekowi, aby go uratować, aby go uratować. Po pierwsze więc, kiedy każdy człowiek, który dzisiaj w swoim sercu powie: Jezus, wierzę, że jesteś Bogiem, wierzę, że zszedłeś na ziemię, aby mnie uratować, że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie, że zmartwychwstałeś i siedzisz teraz po prawicy Ojca. Ja zapraszam Cię do mojego życia. Ja zapraszam Cię do mojego życia, abyś panował. Ty, który jesteś Panem Panów i Królem Królów, zapraszam Cię, abyś panował w moim życiu. Każdy człowiek, który uwierzy i zaprosi go do swojego życia, narodzi się na nowo. Narodzi się na nowo i już dzisiaj uzyska pewność zbawienia. Pewność zbawienia polega na tym, że nigdy więcej nie będziesz się zastanawiał, co wydarzy się, kiedy Twoje ciało tutaj umrze. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus pokonał śmierć. Śmierć została pokonana. Każdy człowiek, który uwierzy i ustanowi Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, który narodzi się na nowo, już dzisiaj zostanie obywatelem nieba. Te wszystkie pytania, które w większości zadajecie sobie dzisiaj, co dzieje się dalej, nie będą was dotyczyły. Będziecie wiedzieli, że niebo staje się waszym dziedzictwem. Nie dlatego, że jesteście wy tacy wspaniali, ale dlatego, że to Jezus Chrystus, to Jezus Chrystus wziął na siebie winę. To Jezus Chrystus wziął na siebie karę należną wam. I dzięki Jezusowi możecie mieć pewność. Pewność tego, że idziecie do nieba. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt wymiany krzyżowej dotyczy tego życia tutaj. Kiedy narodzicie się na nowo, już dzisiaj każdy człowiek, który narodzi się na nowo, będzie mógł doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Szanowni Państwo, Jezus żyje dzisiaj. Jezus nie wisi na krzyżu. On zmartwychwstał. 6 lat temu, słysząc słowa Ewangelii, jako intelektualny człowiek, prawnik z wykształcenia, który skończył z wyróżnieniem studia prawnicze, budował wielką firmę tutaj w Warszawie, w pierwszej chwili te słowa wydawały mi się dosyć niedorzeczne, ale zacząłem go szukać i zacząłem wołać do Niego: jeśli Ty jesteś żywy, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, ja chcę Cię poznać. Ja chcę Cię poznać osobiście. Chcę mieć z Tobą relację. I wtedy, Szanowni Państwo, kiedy ja uwierzyłem, że On zszedł, aby mnie uratować, kiedy zaprosiłem Go do mojego życia, aby realnie w Nim panował, ustanowiłem Go moim Panem i Zbawicielem, spotkałem Go osobiście i narodziłem się na nowo. Dzisiaj doświadczam Jego mocy. Każdego dnia doświadczam Jego mocy. Jezus żyje dzisiaj. Każdy z Państwa, którzy słyszy dzisiaj te słowa, musi uświadomić sobie, że dzisiaj jest dla Niego dzień zbawienia. Dzisiaj. Słowo Boże mówi dziś, kiedy głos Jego usłyszycie. Serca swojego nie zatwardzajcie. Nie zatwardzajcie swojego serca. Jezus to Bóg. Jezus to Bóg. Jezus to Bóg, oddał swoje życie za Ciebie i za mnie. Za Ciebie i za mnie. Dzisiaj Ty decydujesz. Jezus nie powiedział: kładę przed Tobą dobro i zło. Jezus powiedział: kładę przed Tobą
Życie albo śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Te słowa Jezusa, które głosił On 2000 lat temu, kiedy chodził w ciele po ziemi, one są wciąż aktualne. Czego chcesz? Czego chcecie? Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Słowo Boże mówi wyraźnie, że w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Właśnie w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Ale dzisiaj to tylko od nas zależy, czy przyjmujemy to do swojego życia. Bóg zostawił każdemu człowiekowi wolną wolę. Dzisiaj każdy z Państwa, którzy słyszy te słowa, w swoim sercu podejmuje decyzję. Albo odpowiada na życie, które płynie z Jego słów, które wypowiada przeze mnie. Albo odwraca się i mówi, to jest nonsens, to jest bzdura. Każdy człowiek decyduje, każdy człowiek ma wolną wolę, ale każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami do Ojca. Jestem drogą, prawdą i życiem. Żaden człowiek nie przyjdzie do Boga poza Jezusem. To jest niemożliwe. Jezus powiedział wyraźnie, każdy, kto odrzuca mnie, odrzuca też Ojca. Szanowni Państwo, w tym właśnie dniu, kiedy zastanawiacie się, co jest dalej i co się stało z waszymi bliskimi, dzisiaj możecie zostać obywatelami nieba. Dzisiaj możecie narodzić się na nowo. Dzisiaj możecie doświadczać nieba na ziemi. Przyjaciele, szanowni Państwo, czy wiecie na przykład, że 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na krzyżu Golgoty, wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc. W Jego ranach i w Jego sińcach jest uzdrowienie każdego człowieka. Jeśli ktoś z Państwa dzisiaj choruje, to albo dlatego, że o tym nie wiedział, albo dlatego, że się na to godzi. Ale my nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby Państwu mówić. My jesteśmy też po to, aby zaprezentować Boga w praktyce, bo Jezus żyje dzisiaj. On mieszka w nas. On mieszka w nas. Chce zamieszkać w każdym człowieku, który uwierzy. Jeśli ktoś z Państwa jest dzisiaj chory, może na nieuleczalną chorobę, może na nowotwór, dzisiaj możesz wziąć swój cud. Dzisiaj możesz wziąć swoje uzdrowienie. Wystarczy, że zechcesz. Wystarczy, że zechcesz, podejdziesz do nas. Położymy na Tobie nasze ręce, nakażemy chorobie odejść i będziesz zdrowy. To jest dziedzictwo każdego człowieka, który wierzy w to, co wykonało się na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu Jezus, potężny Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł po to, aby uratować każdego człowieka. Każdego człowieka. Jego wolą jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Jego wolą jest, aby każdy człowiek Go wybrał. Ale dzisiaj każdy z nas decyduje, co tak naprawdę jest Jego Bogiem. Czy sam dla siebie jest Bogiem? Czy jego intelektualizm jest Bogiem? Czy wybiera Jezusa? Każdy ma wolną wolę i podejmuje decyzję. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dla Was. Jezus żyje i nasze życie jest tego świadectwem. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy.